Ale chciałbym powiedzieć o takim budującym, bo to ja też nie tylko właśnie sam zgłębiam, ale właśnie słucham innych też niepełnosprawnych czy chorych właśnie. I chciałbym powiedzieć o takim świadectwie miłosierdzia, które mnie niezwykle zbudowało, które usłyszałem w tym roku właśnie, właściwie niedawno w Polskim Radiu, w programie pierwszym Polskiego Radia, w tych programach co po 23. No to po prostu usłyszałem taką kobietę niewidomą, która była niewidoma 20 lat temu, ponad 20 lat temu, skończyła studia po niewidomemu i miała w sercu taką misję, można powiedzieć, heroiczną misję, na pewno heroiczną misję, bo chciała po prostu, wyjechała, jak miała tą łaskę też dzięki pomocy, na pewno siostrom zakonnym, na pewno też, bo wtedy jeszcze żyła Matka Teresa z Kalkuty, Święta Matka Teresa z Kalkuty, i ona wyjechała do Indii właśnie, żeby sprawdzić, jak żyją ludzie niewidomi w Indiach, bo wiedziała pewnie, że żyją bardzo prymitywnie. Jak można im pomóc po prostu? Miała niezwykle otwarte serce, to niezwykle szlachetny cel tej dziewczyny młodej wtedy pewnie, która miała takie intencje. Przyleciała do Indii, bo też po niewidomemu, nawet jak człowiek nie widzi, to może odczuwać nawet czy zapachem, dotykiem, czy też właśnie. No, ona na początku, pierwsze wrażenie, to nie było takie zapachy, nie były zbyt przyjemne i to wszystko, ale to ją nie zniechęciło, bo ona wiedziała, jaką ona ma misję, w jakim celu ona przyjechała i zaczęła robić rozeznanie, po prostu jaka jest sytuacja, w czym można pomóc. No i potem pomagała tym ludziom niewidomym, uczyła ich, przyjechała potem raz drugi do Indii. Aż wreszcie, no, bo Matka Teresa z Kalkuty polecała siostrom zakonnym, żeby no, stworzyli przyszłość dla niektórych niewidomych czy chorych, dzieci porzucone po prostu, nawet na śmietnikach po prostu. I ze śmietników zbierali te dzieciaki. Trafiło na przykład i było jedno takie dziecko, najbardziej pokrzywdzone przez los, najbardziej chore, któremu lekarze czy tam dawali tydzień życia tylko po prostu. To dziecko trafiło do tej dziewczyny, która po prostu zostało jej polecone, żeby się zaopiekowała tym dzieckiem przez tydzień czasu i potem ona się bardzo czule zaopiekowała tym dzieckiem, natomiast po tygodniu powiedziała, że ona to chyba zaadoptuje. To tam myśleli, że ona po prostu no, jest przemęczona i mówi po prostu, no, trochę jakby zwariowała po prostu, no. Natomiast potem się stało tak, że rzeczywiście to dziecko trafiło do polskich zakonnic, potem trafiło do Polski. Matce Najświętszej. Numer konta ba... Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: dziękujemy Świętemu Józefowi za to, że obrał sobie miejsce szczególnej swojej obecności w Kaliszu. Szczęśliwa jest wasza diecezja, że ma tak potężnego... Halo? Halo, halo, bardzo proszę. Coś przerwało nam po prostu, tak? Tak, tak, przepraszam za... Ale mogę kontynuować? Tak? Bardzo proszę. No więc właśnie to ta dziewczyna, która po prostu zaopiekowała się tym dzieckiem, przyjechała z tym dzieckiem do Polski, a rzeczywiście adoptowała tą córeczkę i to bardzo upośledzone, bardzo chore, bardzo ciężko chore, które w tej chwili ma już 20 lat, dzięki opiece tej kobiety niewidomej, która też a propos odzyskała część wzroku w Indiach, bo ksiądz, którego spotkała jej, to po prostu przewidział, że tak się stanie, natomiast ona była tak zaabsorbowana pomocą innych, bo po niewidomemu można wiele inne rzeczy robić, że po prostu no, nie przypuszczała nawet nie chodziło o to, żeby wzrok odzyskać, bo to też nie było dla nich na początku takie proste, bo to i bolało i tak dalej, po zetknięcie ze światłem potem. Ale ona to przyjęła też jako dar od Boga, pewnie też myślę, że to też było takie świadectwo miłosierdzia Bożego, bo ona czyniła miłosierdzie i Pan Bóg też właśnie był dla niej miłosierny pewnie, bo na pewno ten wzrok na pewno może nie w pełni, ale jej się bardzo przydał chociażby w opiece nad tym dzieckiem po prostu. I to dziecko w tej chwili, chociaż też jest jeszcze bardzo upośledzone, potrzebuje cały czas opieki tej kobiety, ale no ta kobieta po prostu dziecko uratowała i teraz jest to bardzo podobno piękna dziewczyna, aczkolwiek nie tylko upośledzona, ciągle potrzebująca pomocy i ta pani szuka jeszcze też solidarności i dzięki Bogu, że ma tą siłę i moc, żeby to dziecko ciągle jako matka po prostu no, bardzo kocha to dziecko i bardzo i chwała Panu za takie świadectwo. To dla mnie jest niezwykle budujące, że człowiek niepełnosprawny, niewidomy może tak wiele zrobić dla innych, właśnie dać takie piękne świadectwo po prostu. I ja myślę, że
to jest budujące dla wszystkich, dla wszystkich ludzi chorych też. Takie piękne świadectwo, że można zrobić, nawet tutaj będąc przecież w Polsce, jak dzieją się rzeczy na przykład na świecie bardzo, bardzo smutne, chociażby teraz co się dzieje w Syrii. No, nie możemy, jesteśmy bezradni, ale możemy się modlić o pokój na świecie. I myślę, że ta modlitwa to jest też miłosierdzie. Jeżeli będziemy się modlić właśnie, to na pewno Pan Bóg to usłyszy i rzeczywiście może ci ludzie możni tego świata nawrócą się i będzie ten pokój między narodami, że Pan Bóg to miłosierdzie ciągle będzie coraz, to wyobraźnia miłosierdzia będzie funkcjonować, działać między narodami i będzie ten pokój, bo naprawdę trzeba wiele modlitwy, bo na pewno ten świat aż wołał miłosierdzie po prostu, aż żeby naprawdę, na pewno trzeba wiele modlitwy, wiele właśnie, na pewno to wiele się dzieje dobrego na świecie, ale ciągle trzeba nie ustawać i ciągle zgłębiać sens w tym roku miłosierdzia i nie tylko cały czas, żeby Pan Bóg nam wszystkim pomagał, byśmy potrafili być coraz bardziej miłosierni i przebaczać i nawzajem się ubogacać wiarą, klimatem wiary i miłości. Bóg zapewnia cierpliwość z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, mógł zapać również, Panie Brunonie. I do tego, co Pan powiedział w książce Wstańcie, chodźmy, Ojciec Święty Jan Paweł II zawarł takie słowa. W słabości chorych zawsze dostrzegałem coraz bardziej objawiającą się siłę. Siłę miłosierdzia. Chorzy niejako prowokują miłosierdzie. Przez swoją modlitwę i ofiarę nie tylko wypraszają miłosierdzie, ale stanowią przestrzeń miłosierdzia, czy lepiej otwierają przestrzeń dla miłosierdzia. Swoją chorobą i cierpieniem wzywają do czynów miłosierdzia i stwarzają możliwość ich podejmowania. Ta przestrzeń miłosierdzia budzi w nas pragnienie dotykania każdego ludzkiego serca z miłością. Przestrzeń chorych, cierpiących jest tą przestrzenią, gdzie tego miłosierdzia możemy jakże wiele okazywać, ale i otrzymywać. Bo pamiętajmy, że zawsze działa to w dwie strony. Dając miłosierdziem, poświęcając czas, uwagę, zawsze otrzymujemy. I to jeszcze z nawiązką. Moi drodzy, niech zwieńczeniem naszego czasu rozmowy na temat przeżywania miłosierdzia w swoim życiu, pośród swoich trosk codziennych i radości. Niech zwieńczeniem będzie modlitwa. Dopomóż, Panie, aby oczy nasze były miłosierne, byśmy nigdy nie podejrzewali, nie sądzili według zewnętrznych pozorów, ale upatrywali to, co piękne w duszach bliźnich i przychodzili im z pomocą. Dopomóż, Panie, aby nasz słuch był miłosierny, byśmy skłaniali się do potrzeb bliźnich, by uszy nasze nie były obojętne na ból i jęk bliźnich. Dopomóż, Panie, aby nasz język był miłosierny, byśmy nigdy nie mówili ujemnie o bliźnich, ale dla każdego mieli słowo pociechy i przebaczenia. Dopomóż, Panie, aby nasze ręce były miłosierne i pełne dobrych uczynków. Dopomóż, Panie, aby nasze nogi były miłosierne, byśmy zawsze spieszyli z pomocą bliźnim,
opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Dopomóż, Panie, aby nasze serca były miłosierne. O Panie, pragniemy się cali przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie. Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie, przejdzie przez serca i dusze nasze do bliźnich. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje w nas, o Panie nasz. Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Pozdrawiamy rodaków na ziemi amerykańskiej wprost z ojczyzny, z Torunia, grodu Kopernika. Zapraszamy do codziennego spotkania na tych falach, wypełnionego modlitwą, katechezą, dobrą informacją i bezpośrednim kontaktem. To radio będzie żyło także dzięki Wam, jeśli zechcecie go nie tylko słuchać, ale także mówić o nim innym oraz wspierać modlitwą i ofiarą. Szczęść Boże, rodacy! Minuta po godzinie drugiej, poniedziałek 3 października w Polsce. Serdecznie pozdrawiamy tych wszystkich, którzy łączą się z nami na falach Radia Maryja. Cieszymy się, że dołączyli do nas również słuchacze za oceanu, wcześniej Chicago, teraz z różnych innych miejsc. Bardzo Was serdecznie pozdrawiamy. Cieszymy się Waszą obecnością na falach radia. Zapraszamy do tego, abyście pozostali z nami przez ten czas. Już za chwileczkę zapraszamy na wiadomości, które chcemy przekazać, najważniejsze informacje z dnia, który minął. Serwis informacyjny Radia Maryja. Ojciec Święty Franciszek zakończył swoją podróż apostolską do Gruzji i Azerbejdżanu. Trzydniowa pielgrzymka papieża pod hasłem Pokój Wam miała przede wszystkim wymiar ekumeniczny i międzyreligijny. W niedzielę rano Ojciec Święty przyleciał do Azerbejdżanu. W stolicy tego kraju, Baku, papież sprawował mszę świętą w kościele pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W homilii Ojciec Święty zwrócił uwagę na ścisłe powiązanie wiary i posługiwania. Ojciec Święty zaznaczył, że życie chrześcijańskie, podobnie jak piękny dywan, musi być codziennie cierpliwie tkane, splatając ze sobą ściśle określony wątek i osnowę, wątek wiary i osnowę służby.
kiedy wiara powiązana jest ze służbą, to serce pozostaje otwarte i młode. Powierzając się, czynimy dobra. Wówczas wiara, jak mówi Jezus, staje się potężna i czyni cuda. Matura e diventa forte a condizione che rimanga sempre unita al servizio. Dąża na tej drodze, to dojrzewa i staje się silną, pod warunkiem, że zawsze pozostanie połączona ze służbą. W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek wskazywał, że na tej ziemi po latach prześladowań wiara uczyniła cuda. Chciałbym przypomnieć wielu otwartych chrześcijan, którzy ufali Bogu i byli wierni w czasach niedoli. Tak jak to uczynił Jan Święty Jan Paweł II, również i ja kieruję do Was słowa świętego Piotra Apostoła. Wam, którzy wierzycie. Cześć. Po południu papież spotkał się z przedstawicielami władz, w tym prezydentem Azerbejdżanu. W swoim wystąpieniu Ojciec Święty zachęcał, by poruszyć niebo i ziemię w celu osiągnięcia pokoju w regionie. Jestem przekonany, że z Bożą pomocą i dzięki dobrej woli stron Kaukaz będzie mógł być miejscem, w którym poprzez dialog i negocjacje, spory i różnice znajdą swe rozwiązanie i przezwyciężenie, tak aby ten obszar będący bramą pomiędzy Wschodem i Zachodem, według pięknego obrazu, którym posłużył się święty Jan Paweł II, kiedy odwiedził wasz kraj, stał się również bramą otwartą na pokój i wzorem, na który trzeba spoglądać, aby rozwiązać konflikty stare i nowe. Ojciec Święty Franciszek spotkał się też ze zwierzchnikami wspólnot religijnych i wyznaniowych Azerbejdżanu. Przemawiając do nich, papież apelował, aby w trwającej nocy konfliktów religie stały się jutrzenkami pokoju. Szczególnie w tym umiłowanym regionie Kaukazu, który bardzo chciałem odwiedzić i gdzie przybyłem jako pielgrzym pokoju, niech religie będą aktywnymi nośnikami przezwyciężenia tragedii z przeszłości i dzisiejszych napięć. Wieczorem na lotnisku w Baku odbyła się ceremonia pożegnania papieża. Po niej Ojciec Święty odleciał do Rzymu. Poszczególne punkty papieskiej wizyty transmitowały Radio Maryja i telewizja Trwam. Platforma Obywatelska chce likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej i CBA, zapisania dotychczasowych przepisów aborcyjnych w Konstytucji i reformy programu Rodzina 500+, tak aby objął wszystkie dzieci. W niedzielę odbyła się konwencja PO w Gdańsku. Wiec zainaugurowało wystąpienie byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Właściwie przegraliście na własne życzenie, ale dziś macie obowiązek jako najwięksi odzyskać to, co straciliśmy, powiedział Wałęsa. Szef PO Grzegorz Schetyna przyznał, że politycy PO mało słuchali ludzi, a także, że nie udało się zrealizować wszystkich pomysłów wyborczych. W trakcie swojego przemówienia Schetyna zadeklarował, że Platforma zlikwiduje IPN oraz CBA. Mówił także o potrzebie utrzymania tzw. kompromisu aborcyjnego z początku lat 90. Poseł Krzysztof Michałkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że Platforma Obywatelska nie pokazała nowej wizji Polski. Był to smutny spektakl. Widzieliśmy nowe dekoracje, ale tych samych aktorów, którzy zamiast uderzyć się w pierś i rozliczyć z 8 lat rządów, powtarzali dalej frazesy o wolności, o demokracji, o tym, jak odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Ciekawe były proponowane rozwiązania. Zamiast dyskusji o najnowszej historii Polski, likwidacja IPN-u. Zamiast dyskusji, jak rozliczyć afery, z których słynęli, i taśmy prawdy, które słyszeliśmy, usłyszeliśmy, że rozwiązanie jest likwidacja CBA. Ciągle słyszeliśmy, że Polska ma być dla niektórych. Nie rozumieją, że Polska to także małe wsie, małe miejscowości, to także ci, którzy mieszkają poza Gdańskiem, poza Warszawą. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podczas konwencji poinformował także, że PO chce stworzyć zespół do spraw zbadania przypadków manipulowania przyczynami katastrofy smoleńskiej. Zuzanna Kurtyka, która straciła męża 10 kwietnia 2010 roku, zapowiedź powołania takiego gremium odbiera jako działanie polityczne. Rozgrywka polityczna, która ma swoje prawa, swoimi prawami się kieruje. Jest
czasem brutalna, czasem głupia, czasem beznadziejna, jeśli chodzi o... No, a potem jest po prostu sprytna, różnie to wygląda, trudno, żeby miała jakieś cechy etyki, czy choćby zwykłej moralności, bo polityka taką nie jest, a żyjemy w demokracji, więc jeżeli mają ochotę, Platforma Obywatelska w ostatnich wyborach parlamentarnych przegrała z Prawem i Sprawiedliwością. Obecnie w parlamencie jest drugą siłą polityczną. W ostatnich dniach szeregi PO opuścił m.in. Stefan Niesiołowski. W niedzielę minęły 72 lata od upadku Powstania Warszawskiego. 2 października 1944 roku, po 63 dniach heroicznego boju powstańców z niemieckim okupantem, przedstawiciele AK podpisali w Ożarowie układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad 2 miesiące. Jego celem było wyzwolenie stolicy spod brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą Warszawa znajdowała się od września 1939 roku. Mimo poniesionej klęski powstańcy podtrzymali ducha wolności. Samo powstanie zyskało natomiast szersze znaczenie, mówi profesor Wojciech Roszkowski, historyk. Jeżeli patrzymy na powstanie z dłuższej perspektywy, no to niewątpliwie należy zadać pytanie, co by było, gdyby nie było powstania. Jak daleko Armia Czerwona posunęłaby się na zachód? Jak wyglądałby kształt terytorialny Polski po wojnie? Bo większa część Niemiec, którą Sowieci by zdobyli w roku 1944 i 1945, niewątpliwie postawiłaby znak zapytania przed przyznaniem Polsce ziem zachodnich i północnych i wcale nie wykluczałbym, że okrojona Polska stałaby się republiką. W czasie walk zginęło około 20 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły około 200 tysięcy zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około 500 tysięcy, wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zburzone. Do niemieckiej niewoli poszło ponad 15 tysięcy powstańców, w tym 2 tysiące kobiet. Wśród nich niemal całe dowództwo AK. Wielkość strat poniesionych przez stronę polską w wyniku powstania powoduje, że decyzja o jego rozpoczęciu do dziś wywołuje kontrowersje. Na Jasnej Górze w niedzielę odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Różańcowej. Na Placu Jasnogórskim zgromadzili się pielgrzymi z całego kraju, zwłaszcza należący do kół i róż różańcowych. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup senior Stanisław Nowak. Po homilii ksiądz arcybiskup podkreślił, że różaniec to zapatrzenie się w świętą ikonę Jezusa i Maryi, tę żywą ikonę. Zachęcił, aby uczyć się od Maryi i jej pokornego oddania się Bogu. Ciągle bądźmy w tym uniżeniu przed Bogiem, w obliczu wielkiego Boga i ciągle bądźmy zapatrzeni w świętą ikonę, a święta ikona jasnogórska to Jezus i Maryja. Maryja go pokazuje, ona jest przy nim. Ojciec Święty tak pięknie też powiedział o nas, Polaka, żeśmy w ciągu historii byli wierni, odważni, żeśmy walczyli o wartość. Na pewno to jest słowo, które jest dla nas zadatkiem. Trzeba, byśmy byli wierni. Żebyśmy wierni byli, a tego nas uczy na każdy dzień, na każdy oddech prawie święty różaniec. Różaniec to zapatrzenie świętą ikonę Jezusa i Maryi, tą żywą ikonę. Uchwyćmy nasz różaniec i trzymajmy się tych paciorków i garnijmy się do Matki Bożej, żeby nam pomogła żyć Bogiem, zachęcił ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak. Niezwykle wymowne i sensowne jest nawet samo noszenie różańca i ściskanie paciorków, bo w tym już się mieści opowiedzenie nasze za miłosną pokorą wobec Boga. Niedzielną uroczystość poprzedziły rekolekcje dla jasnogórskiej rodziny różańcowej. Na Węgrzech odbyło się referendum w sprawie obowiązkowych kwot osiedlania imigrantów. Węgrzy odpowiadali na pytanie, czy chce pan, pani, by Unia Europejska mogła zarządzić również bez zgody parlamentu obowiązkowe osiedlanie na Węgrzech osób innych niż obywatele węgierscy. Do głosowania przecząco namawiał rząd. We wrześniu ubiegłego roku państwa Unii Europejskiej podjęły decyzję o rozmieszczeniu między siebie w ciągu 2 lat 160 tysięcy uchodźców docierających do Grecji i Włoch.
Udział w programie jest obowiązkowy, a każdy kraj ma przypisaną liczbę uchodźców, którą ma przyjąć. Przeciw głosowały Węgry, Czechy, Słowacja i Rumunia. Do końca marca 2017 roku brytyjski rząd uruchomi procedurę wystąpienia z Unii Europejskiej, zapowiedziała premier Theresa May na konferencji Partii Konserwatywnej. Podkreśliła, że wynik czerwcowego referendum w tej sprawie jest nieodwracalny. W wystąpieniu otwierającym coroczną konferencję Torysów zapowiedziała, że decyzja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie Brexitu nie będzie poddawana pod głosowanie w parlamencie. Kilka godzin wcześniej na antenie BBC szefowa brytyjskiego rządu zapowiedziała, że będzie oczekiwała od europejskich partnerów zezwolenia na rozmowy przygotowawcze przed uruchomieniem procedury wyjścia z Unii. Teraz znają nasz termin. Nie jest to dokładna data, ale wiedzą, że to będzie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Będziemy więc mogli poczynić prace przygotowawcze, tak że gdy nadejdzie czas, będziemy mieli płynność procesu negocjacji. Od referendum, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem z Unii Europejskiej, wielu przedstawicieli instytucji unijnych i krajów członkowskich bezskutecznie wzywało brytyjski rząd, by jak najszybciej uruchomił proces wyjścia z Unii Europejskiej. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Magazyn w celi śmierci. Austria niszczy ślady obozów koncentracyjnych, w których ginęli Polacy. Jak reagują polskie władze, czytam w naszym dzienniku. Tomczak nie zawinił. Prokuratura wnioskuje o umorzenie sprawy posła Witolda Tomczaka. Nasz dziennik przedstawia jej argumentację. Batalion na wschodzie. Nasz dziennik szczegółowo informuje, gdzie, w jakiej liczbie i jakie formacje wojsk amerykańskich przybędą do Polski. Malarz świętych. Mistrz Maciej Sancewicz. W naszym dzienniku piękna opowieść o obrazach i pracy tego wspaniałego artysty. Orędzie fatimskie. To nie parlamenty i politycy zmieniają świat, ale Pan Bóg, jeśli spełniamy Jego wolę. A wolą Bożą jest, abyśmy wszyscy odprawiali nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Przeczytaj w naszym dzienniku o mocy tego wyjątkowego nabożeństwa. Był to przegląd codziennej prasy.